Zaczynając superwicem, puk puk kto tam hipopotam, a oto i wymarzony dom każdego prawdziwego gracza, czyli pomimo, że muzyka, która tutaj przygrywa w tle, kojarzy się z pewnym gatunkiem filmów z Tele 5 i TV4 po 23, to jest jedna z czterech najnowszych symulacji, animacji, testowych takich prezentacji po prostu mocy najnowszego Unreala Engine 3. I tak od razu nasuwa się na myśl, że można by było na tym silniku stworzyć coś na wzór najnowszego dema ekskluzywnej na PlayStation gry Silent Hills, która wychodzi dopiero w 2013 roku. Ale niestety to demo jest zupełnie nieinteraktywne i możemy jedynie połazić tu po izbie i popodziwiać, jak pięknie to wszystko wygląda, a wygląda no nieprzeciętnie. Tutaj jest za oknem, prawda, Warszawa, tam zmodyfikowana wersja Pałacu Kultury. Nawet jak się powącha, to jak ktoś ma dobry komputer, to powinno być czuć to stoliczne, świetne powietrze. No, a jakoś tutaj grafiki jest no szokująca, naprawdę. Nie wiem, jaki sprzęt będzie potrzebny, żeby uciągnąć grę, całą grę wykonaną w tej technologii, jaki musiałby to być sprzęt. Można się tu przyjrzeć, niestety nie można tu ani kucać, ani skakać, można tylko oglądać, patrzeć, nie dotykać, jak w pewnych przybytkach nierządu. I tutaj możemy się przyjrzeć fakturze skóry na fotelu, pięknym odbiciom super wytekstrowanych paneli, włochatemu wręcz dywanowi, tutaj piękna faktura na szizlongu, miażdżące wręcz pupę tekstury. Tutaj faktura ściany, obrazu, ta lampa, tutaj HDR połączony z Bloomem, dynamiczne oświetlenie, no coś pięknego, te ślady kawy, spod kubka z Epica, tutaj wielki telewizor. No, niestety no, minus jest taki, że ani tam nie pójdziemy, ani tutaj sobie nie zgasimy, czy nie zapalimy światła, nie otworzymy balkonu, no i tyle, możemy tylko popatrzeć. Tak więc to w ramach takiego krótkiego raportu, jak rozwija się technologia. Jeszcze niedawno wszystkie nowinki techniczne zamykały się w ramach Unreal Engine 3, czy to w przypadku gier od Epic Games, czy no głównie gier od Epic Games, im to wychodziło zawsze najlepiej, ale również niektórych gier od Ubisoftu, czy choćby na przykład niewielu ludzi wie, że Outlast, zarówno ta część przepraszam, podstawowa, jak i dodatek działały właśnie na Unreal Engine 3. No tutaj postęp widać jest znaczny. Zobaczymy, jak będzie to. Póki co była jedna gra, taki horror, którego teraz tytułu nie wspomnę. Bardzo gra, zresztą cienka. Jedna produkcja, póki co, ile się nie mylę, na Unreal Engine 4. Pod spodem w opisie filmu będzie link, gdzie można pobrać demo techniczne, pobawić się samemu, sprawdzić, jak działa to na waszym sprzęcie i jaka rewolucja technologiczna czeka nas w przyszłości. Jest tam też demo z jaskinią, gdzie można zobaczyć super realistyczną wodę, dynamiczne oświetlenie. Jest też gra a la taka prosta wersja Unreala Tournamenta. Jest też taka świątynia, gdzie można popodziwiać realistycznie zachowujące się płomienie właśnie, głównie dynamiczne oświetlenie, Bloom, Blur, HDR, inne te takie trudne słowa. Tutaj Jezu, jak cudownie to naprawdę wygląda. Mam nadzieję, że na YouTube, że YouTube'owa konwersja nie zniszczy tego w tak wielkim stopniu, jak często ma to miejsce. A tymczasem dziękuję i do następnego razu. Pa, pa. Und er geht lassen dran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.